Wszystkim z tej strony Atakama na waszych ekranach kolejny odcinek ze stajni Eldorado z The Sims 3. Ja wiem, że czekaliście na to, ale słuchajcie, ja miałam taki zawrót głowy w swoim życiu. Teraz się przeprowadzam, ale one równo wstały. Chodź tutaj, zmienij pieluszkę, wyściskaj i nakarm na podłodze. Mówię wam, że jeżeli ktoś chce więcej rzeczy dowiedzieć się na mój temat, to zapraszam na fanpage'a tam zwykle. Co to za pieseł? To nasz? To nasz, tu biegają, myślałam, że jakiś bezdomny. Więc tak jak mówię, zapraszam na fanpage'a. Mówiliście, żebym zmieniła tutaj na jesień. Oczywiście zrobię to w następnym odcinku, niech one trochę się nacieszą latem, dlatego że tutaj nie ma nigdzie nawet hali. Więc one będą po prostu, wiecie, będzie padał deszcz i ona nie będzie mogła trenować na tym koniu. Piłka dla konia. No, jak masz takie marzenie, no to dobrze. Słuchajcie, czemu ja nic nie słyszę z gry? Poczekajcie sekundkę. Okej, podgłosiłam troszeczkę i powinno być lepiej. Dobra, ty ją tutaj nakarmiłaś, pieluszka zmieniona. Czekajcie, zaraz tutaj zobaczymy, jak ona ma higienę na full. Zaraz musisz iść do... Nie szczekaj na mnie! Dobrze. Uczucie, daj przysmak i idź szybciutko skorzystać. Z czego ty się śmiejesz? I może zdążymy nauczyć ją jeszcze korzystania z nocnika. Chociaż wątpię, ona się pewnie zesika zaraz. Oby nie! Gdzie ty idziesz? Aha, żeby iść dać przysmak, to dobra. Psie, no co ty? Okej, weź sobie... Czekajcie! Weź sobie to pożuj, żebyś miał co robić. Tup, 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 tup do góry. I co, zdążyła się załatwić? Nie! Jeszcze my. I zaraz cię weźmiemy na nocnik. Poczekaj, jeszcze nie sikaj. Jeszcze nie sikaj. A co ty już tam trenujesz? Co ty już tutaj trenujesz? Aha, no dobra, no jak chcesz. Jak sobie chcesz. To co, trzymamy kciuki, żeby jej się udało, no nie? Ojej, ojej, ojej. No właśnie, łasu. Jej, udało, ale od razu zobaczcie, zrobiło się ten... W ogóle nie wiem, po co to jest, skoro i tak nie widać, ale dobra. Chyba to dla nas informacja, że się udało. Jej, można pogratulować jakoś? Pies przyszedł ci pogratulować. Jej. I weź to, co tu się podziało? Co tu się podziało przed chwilą? Pies, słuchaj, nie podążaj. No dobra, idź sobie powąż. Czy ja mogę tobie kliknąć, żebyś się załatwił gdzieś tutaj na dworzu? Nie. Byśmy musieli pouczyć naszego pieska polowania, dlatego żeby nam szukał tam takie przedmioty, które moglibyśmy sprzedawać. Zobaczcie, ten dom jest całkowicie tutaj pusty. To nie wygląda dobrze. To nie wygląda dobrze. Wybaczcie, jeżeli słyszeliście telefon, mam nadzieję, że nie. Dziecko, co ty robisz? Podnosi mnie. Gdzie cię podnosi? Gdzie cię zabiera? Gdzie cię... I co? Dlaczego się zawiesiłaś? Laska! Simsy, nie! Simsy, działajcie! O, dobra. Co to będzie? Aha, opróżni. Aha, czyli jej nie przebierzesz. Ile razy powiedziałam aha w przeciągu minuty, to nie mam pojęcia. Dobra. Weź jej zmień strój, niech ona nie chodzi w piżamie. Także tak, zmień strój na co dzień. Ten jak tam się bawi w najlepsze. Co to jest? Pisk, pisk. Ja nie wiem, co ci przeszkadza w tym, że on się bawi tą zabawką. Chodź tutaj do niej, zmień jej strój. O właśnie. Dobra, przygody hot dogi. Nie hot dogi. Dlaczego? Jezu, już jest 11. Kiedy to minęło? Kiedy to minęło? Czekajcie. Nie! Ja chcę tak. Podaj lunch. Hamburger, surówka. No dobra, niech będą te hot dogi. Zobaczył dzikiego konia. Ja cię, gdzie? Gdzie są dzikie? O, przyszły do nas na działkę! Ojejku! Zobaczcie, i stoi sobie pod drzewkiem, ale fajnie to wygląda. Dzikie konie u nas na działce, no kto by pomyślał?
No nie? Ale fajnie. Jest ich więcej, czy tylko ten jeden? A możemy, nie wiem, zaprzyjaźnić się z tymi końmi jakoś? Możemy. Trąć nosem. Okej. Okay. Coś mi się wydaje, że... Zobaczcie, jak fajnie. Jaki mały w ogóle jest ten konik? A, nie lubią się. Nie lubią się. No, ma takie mieszane uczucia co do tego konia, ale taki z pyszczka nieciekawy, muszę wam powiedzieć. Taka mieszanka wszystkiego po trochu. Ale to jest chyba klacz, co? Dziki koń. No dobra, niech tam się zapoznają, przecież nie będziemy im bronić. I co ty robisz w mikrofalce? Pies! Dlaczego się zesikałeś? I tą gazetę! Nie! Tak, no jeszcze połóż te siki, gazetę, to będzie w ogóle super. Weź ją, odłóż. Nie, nie przynoś gazety. Baw się w kałuży, no jasne. Pies. Dlaczego ty zrobiłaś danie z mikrofalówki? No okej. Okay. Wytrzyj kałuże. Czy ty, dziecko, masz co robić? Nie masz co do roboty, okej. Okay. Weź talerz. Nie! Aha! Pies, ale powinieneś dostać w ciry za to. Nie podążaj. Weź mi tą gazetę, wyrzuć. Gdzie ja mogę to. Nie! Zdrzemnij się. Nie, 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 nie. Gdzie ja mam tutaj śmietnik? Czy ja mam w ogóle jakiś śmietnik? Okej, okay, pies ci każe gazetę czytać, bo marzy znaleźć ten. Pracę sobie. Chodź tutaj, jedz z miski, bo widzę, że jesteś głodny i sam sobie tego kliknąć nie potrafisz. Dziecko, no co ty będziesz tutaj tak siedzieć? Chodź sobie pograj na razie. Widzę, że zabawa tobie maleje, więc tobie to się przyda, a potem baw się zabawką. Baw się w środku. Ej, jak to wygląda, baw się w środku? Zobaczcie, ale śmiesznie, bo ja nie widziałam, że jest taka opcja. Ona tam wchodzi. O! O rany, ale fajnie. Dobra, słuchaj, jak się pobawisz tym, to później możesz sobie pograć. I przepraszam was, że czasem mówię przez nos, ale jestem jeszcze trochę przeziębiona. Teraz taki sezon jest przeziębień. O, lody przyjechały, ale nie, 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 nie mamy czasu. Gdzie nasz koń? Czy jeszcze romansuje? Już nie romansuje, okej. Okay. No to co, chodź go tutaj. Szczotkuj, bo widzę, że nie potrzebuje nic więcej. Możesz dać mu wąchać dłoń, dać przysmak. Wybaczcie, że ja tak sobie stopuję, ale nie chcę, żeby one mi tutaj pouciekały. Poklep po grzbiecie. I na razie to tyle. Pieseł, co ty robisz? Podążaj. Ojej, będzie tak chodził za nami. To pewnie dlatego, że ma cechę wierny. Aha, cofanie, cofanie, cofanie. Przygotujmy się. I tak to wygląda. Słodko. I leć tutaj do nas ten piesek. Naprawdę fajnie, że jest coś takiego. Ja mam nadzieję, że wiecie, w czwórce też będą konie. Mam nadzieję, że będą. Ja tam za bardzo nie mam czasu się przeglądać tej całej sytuacji, która się rozwija z tymi zwierzakami, ale całkiem dużo informacji wycieka do internetu, więc jeżeli ktoś coś wie na ten temat, to oczywiście śmiało możecie pisać. Ojeju! A ta o śmieciach myśli, no. Wyśmiał ją. Wyśmiał ją. Dobra, słuchajcie. Opieka. Nie, 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 nie. Osiodłaj. Osiodłaj na co dzień. Nie, koniu, nie uciekaj. Pies, co ty robisz? Szczotkuje mnie. Nie, idź sobie, nie wiem, popływaj. Pies, zajmij się sobą. Szkoda, że nie masz jeszcze tej cechy łowca, to znaczy cechy łowca. W ogóle jakie ty masz cechy? Poczekajcie. Geniusz przyjacielski i wierny. A, no będzie ciężko. Okej, okay, dosiądź. I jak to tobie pójdzie? Jak to tobie pójdzie?
Jej, siedzimy. Siedzimy. Dobra. I teraz, żebyś mu tutaj nie dała nic takiego do roboty, to ja bym chciała poćwiczyć sobie skoki. Wiadomo, ona musi się podszkolić w jeździe konnej. Pewnie teraz będzie wyglądała jak taka pokraka. Siedzi, no o Jezu, jaka zgarbiona. Jedzie konno po raz pierwszy, tak, bo właśnie kiedy ona tu przyjechała, to ciocia nie pozwoliła jej jeździć konno. I ona na tego konia wsiadła po raz pierwszy dziś. Muszę mu zmienić kopytka, bo one wyglądają tragicznie. Takie brązowe są, nie widziałam tego wcześniej. Chciałam, żeby były takie ciemne, czarne, a one takie brązowe. Tak nienaturalnie to wygląda strasznie. Okej, więc tak to wygląda. Muszę wam powiedzieć, że to siodło jest z modów, to dlatego. Pies, ja cię proszę, idź mi stąd. Nie! Koń dęsuje. Koń sobie dęsi. Zobaczcie, co się dzieje. Porażka jakaś. Przez tego psa się tak wszystko baguje. Co ja bym ci mogła tutaj dać? Niszczenie. No weź tą zabawką się baw. Gdzie ty ją zaniosłeś? Weź to i żuj. Masakra, nie? Z tymi zwierzakami. Dobra, ja to tak fajnie zrobię. Tak fajnie, wiecie, tutaj. O. O, proszę. Jaki garbuś. Pęcherz, głód, energia. Trzeba to wszystko porobić. Mam nadzieję, że chociaż jeden wskoczy tobie poziom. Czekajcie, gdzie to jest? Umiejętności. Nie mamy żadnych umiejętności. A dlaczego nam się nie rozwija jazda konna? Słuchajcie. Jak to się dzieje? Jest ciepło. Dobra, weź, zejdź na razie. Skoro tobie i tak to się nie rozwija, to ja tego nie rozumiem. I możesz zsiąść z niego, co? Okej. I weź uczucia. Daj przysmak. Jest tu gdzieś? Nie wiem, daj konie wolne. Aha, tutaj. Będzie teraz się pojawi. Będzie teraz się pojawi. Uczucia, daj przysmak za to, że był grzeczny i przytul. Dobra, a ty cały czas siedziałaś w środku tego pudełka? Chciałam wam generalnie powiedzieć, że w takim razie bardzo źle zajmujemy się swoim rodzeństwem. Ale to nic. Okej, masz wolny koń. Tak, przytul. Tulać, tulać, tulać. Dać roślinę uprawną. Został przytulony. Dobra, okej. Już lecimy do. Dziecięcy muzycy często wyrastają na wspaniałych wirtuozów. O! Ale ładnie już gra. Dobrze, nakarm na podłodze. Ona jest głodna. Chociaż wiesz co, zanim nakarmisz, to chodź tutaj ucz korzystania. Później nakarm na podłodze. Chodź! Nie dłub w nosie! I pies znowu lezie tu. Energia, ty nie możesz iść się położyć na przykład? Nie wiem, nawet na łóżko. Chodź tutaj i po prostu śpij sobie. Bo widzę, że ty słabo z tą energią, ale latasz jednak. O, nasz konik znowu na padoku. Dajmy mu na przykład podrapać sobie grzbiet i później niech on się pasie. Czujesz się w miarę dobrze. To może być ciekawy widok, bo jeżeli ktoś nie ma zwierzaków, to. Ta-dam! Słodko. No i sobie pasaj się. I tak to by było na tyle. Później możesz się zdrzemnąć. A my? Co my? Nauczyłaś? Cima, cima, uchu! Dobra, weź to posprzątaj. I ty jak się czujesz? Tak w miarę. Dobra, weź to użyj. Weź prysznic. Słońce, chodź tutaj, co? Dobra. Słuchajcie, ona nie wychodzi z tego pokoju, to jest przerażające. Aha, ale statystyki tutaj ma dobre, to znaczy statystyki.
No wiecie, o co chodzi, te wskaźniki. Okej, wyrzucasz śmieci, wracasz do góry, tak jak tobie kazałam. Siusiu. Piesek śpi, ale oczywiście po tej stronie, po której nie miał. Okej, weźmiesz prysznic i ją włożysz tutaj do kojca. Niech ona już sobie śpi. Ale kibelek brudny. Trzeba będzie to posprzątać. Ale to już zrobimy rano, wiecie? To już zrobimy rano. Tak jest. Dobrze, dobrze. Mam nadzieję, że ona szybko zaśnie, a teraz my sobie zrobimy coś do jedzenia. I to będzie na przykład podaj obiad. Surówkę, weź surówkę, bo jest późno, żebyś nie przytyła, a poza tym, jak będziesz się uczyć gotować, to będzie też dobrze, bo wiecie, rosną te umiejętności i nie chcę, żeby ona jadła gotowe dania tak w kółko, bo to też nie jest dobre. Czy możesz na przykład z tym misiem rozmawiać czy coś? Nie wiem, chyba bym wolała, żeby ten miś gdzieś tutaj stał na dole, żebyś ty się mogła z nim bawić, bo tak to średnio wychodzi, po prostu średnio to się zgrywa wszystko. Te zabawki tak na środku, nie? No ale to nic. Dobra, zobaczymy sobie, jak tutaj prychcisz jedzonko. Idź spać. W końcu. W końcu! Jak w schronisku pieski są w kojcach. Zamknęli cię! Tak? Co zrobiłaś, że musisz siedzieć? Dlaczego ty nie śpisz, co? Powiedz mi. Prześpij się. Nie, wolisz dłubać w nosie i jeść swoje gluty. Smacznego. Tak, i łapać się za stopy i w ogóle. O! Jej, udało się! Udało się! Zasnęła! O, okej, to teraz sobie weź talerz. I to weźmiemy tutaj. Później chciałabym, żebyś jeszcze troszeczkę poczytała sobie o jeździectwie. Ja nie wiem, czy my mamy taką książkę. Karlsztrzec, czytaj. Sięgnij na półkę z książkami. Aha, tutaj nic nie ma, tak? Oblężenie ogrów. Gotowanie. Z Białej Góry. Haiku. Dobra, to możesz sobie poczytać. Wybierz sobie bananowa mocza wbitą śmietaną. A nie powinno być zbitą śmietaną? O smaku czekoladowym. Jak bananowa o smaku czekoladowym? Nie rozumiem. Simsy są za trudne. Dobra, nieważne, wypij to sobie. Ja to posprzątam. Słuchaj, tylko znajdę zlew. Nie, nie można tego do zlewu. O nie! A, tu jest zmywarka. Okej, będę wiedzieć. Czy nam to podnosi energię? Czekajcie, ja sobie tutaj zaraz zerknę. Nie podnosi nam energii. Kawa nie podnosi ci energii. No dobra, to wiesz co? Znajdziemy ci jakieś takie przytulne miejsce, może gdzieś tutaj, co? Usiądź sobie. I chwilę sobie jeszcze poczytasz. Czytaj. O właśnie. Dzień wypoczynku już za kilka dni, zatem zaplanuj, jak chcesz spędzić swój dzień wolny. Myślę, że po prostu pójdziemy sobie na festiwal lata. Pojeździmy na wrotkach i takie tam. To jest książka, która nas czegoś uczy, ale czego? Ty nie masz żadnych umiejętności. Zobaczymy zaraz. Czy nasz pies wstał? Tak, myślałam. No i co nam to dało? Aha, przeczytałaś książkę tak szybko. Okej. Ojeju, zobaczcie. No nie mogę. Weź go tutaj. Uczucia. Podrap po brzuchu. Nie, o ty psie jeden, ty! Zostaw. Nie wolno takich rzeczy robić. Budzio, budzio. O. Uczucia, gładź, uczucia, przytul.
Bo on taki się czuje, wiecie, odrzucony trochę. No kontakty ma, ale niszczenie nas znowu na takim niskim poziomie. Masakra, co? Dobra, przytulamy go. O! Wiecie co, myślę, żeby ona poszła już spać, bo później będzie tak, że nie wstanie, także... Czemu nie mogę? Dlaczego? Gdy jest pobudzona! Aha! Czyli jeszcze nie może pójść spać. Ojku! Ale to nie podnosi nam energii. Przestań! Wzmocnienie zgańca to, że jest niszczycielski. Nie wolno takich rzeczy robić! Ty brzydki! Brzydki! Dobrze, że w ogóle był złapany na gorącym uczynku, bo pamiętajcie, że wtedy pies rozumie, o co chodzi, jak go w ten sposób karzemy. No, tak. Jeszcze 3 godziny musisz tak stać. Cieszysz się, że ci to zafundowałam? Wiesz co? Może idź do toalety, to ci czas jakoś tak poleci szybciej. Myślę, że na pewno przy tym piszczeniu tak szybko byś nie zasnęła, więc nic straconego. Jejku, jeszcze 3 godziny nie może iść spać. Odstawienie kofeiny. A ona jest ospała, czyli już może iść spać. Dobra, no to idź, idź. Pies. Tak na noc. Dobry moment sobie wybrałeś. W sumie. Muszę cię tu przypilnować, żebyś ty też zdobył cechę nie niszczy. Tak szybko. Tak szybko się nauczyłeś? Myślę, że mogę tutaj tobie kliknąć też, żebyś coś zjadł sobie, bo... No właśnie. Czy ty, co to jest? Zostajemy najlepszymi przyjaciółmi. O. Okej, więc my tu sobie śpimy. Pieso będzie siusiał na dworzu. Na piaskownicę. Czemu by nie? Czemu by nie? Dlaczego ja nie miałam ten? Cenzury. Powinna być, czy nie powinno jej być? Koniem usnął na dworzu. A co tam jest lato, to może sobie spać. I gdzie ty teraz przyjdziesz? Jedz z miski, dobrze. I będziesz miał wszystko na zielono. Ty masz prawie wszystko na zielono. Zaraz będziesz wyspana, więc... No tak, bo już jest 4, ona dopiero poszła spać. O rany. Okej, kochani, słuchajcie, myślę, że to by było na tyle w tym odcineczku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapeczkach, komentarzach i subskrypcjach. Ja was bardzo serdecznie pozdrawiam. Do następnego, trzymajcie się i cześć!